10 historii i 10 ludzkich tragedii. Dotąd, kiedy mam jakieś kłopoty, tutaj już w Polsce, to mi się śni, że ja podchodzę do furtki tej obozowej i niestety ta furtka zamyka się przede mną i ja z powrotem wracam do obozu. Stefania Szantyr jako więzień polityczny wraz ze skazańcami kryminalnymi przebywała w sowieckim łagrze, gdzie została przegrana w karty. I kiedyś szłam do pracy i trzeba trafu, że w baraku, który mijałam, siedzieli mężczyźni, grali w karty. Oni grali o tego, kto pierwszy przejdzie koło ich okien. I to byłam ja. Na Syberii spędziła 11 ciężkich lat. Była świadkiem morderstw i doświadczyła niebywałego okrucieństwa. Muszę powiedzieć, że śmierć była zawsze blisko nas. Głód, syberyjskie mrozy i katorżnicza praca niekiedy przez kilkanaście lat niewoli. O piekle na ziemi, które na przekór oprawcom zesłańcy zdołali jakimś cudem przeżyć, pamięć nie przemija nawet na Syberii. W Syberii, tak się składa, wróciłem wczoraj i fakt tych pamiętników, ukazania się tych pamiętników, pozwala nam spojrzeć na losy Polaków, w tym na losy kobiet. Kobiet, które trafiły do łagrów, bo jedyną ich winą było to, że urodziły się jako Polki na ziemiach byłego Związku Radzieckiego. Te wszystkie bohaterki łączy jedna bardzo ważna cecha. Są to kobiety nie do zdarcia. Pomimo wyroków 25-letnich i dłuższych, pomimo poniewierki, szargania godnością, szargania człowiekiem, one nie dały się i przetrwały. Wszystko poświęciły, żeby wrócić do swojej ojczyzny i do swoich bliskich. Opowiadając autorce swoje historie, dziewczyny z Syberii podkreślały. Po naszym cierpieniu, po całym koszmarze sowieckiego ludobójstwa nie miał pozostać nawet ślad, tak jakby to się nigdy nie wydarzyło, ale przecież my pamiętamy, a po nas pamiętać będą kolejne pokolenia. Anna Waśkiewicz, Panorama.